How much is it? How much is the game? £10. Eight. Oh, the rate, yeah. Yeah. Thank you. Any more games? No. No, just this one. For this one, maybe like four. Yeah. Yes, 11. For the timer. Sorry, mate, this guy's going to take a lot. Did you put that off? Mm-hmm. You know, this is a bad body. Yeah. How much would you like for a week? Do you want to just take the whole bag or? Just the way on its own or? Yeah, that's the one. Just literally. Yes, I'm with you. Okay. Big up. How much for the game? Quid. Cheers. Cheers, mate. Thank you. That one. £1.50. £1.50. What about this one? £1. Thank you. How much are you getting? £2 each. Co pan tu wybiera już, kurwa, co najlepszy? How much is it? £1. Thank you so much. Thank you. Thank you. £15 for those. They've got pardon? Oh, what size? I think it's that. Could you do this 2, 4, 6? Could be 8. Is it 4? Five. And six. Lovely. Thank you. Thank you. How much are you getting? 45 for the all up. Right. Oh. You take 5 for the all up. This is a beauty. Well, mate, sorry. Right, well, no worries. I don't know what you're the same one. 5.30.
Is it? Could you do 10 on those four? £10 for those four. One, yeah. Yeah. That's it. Thank you. Can't wait. Właśnie, mam coś dla ciebie. Co masz? Co? Dla mnie? Tak. Mówiłeś ostatnio, że zbierasz na nam dwa pudełka. Ile za to? Nic. Serio? No i tak. A wiesz, że mam do tego manuala? No to ci się akurat przyda. Kurde, dzięki. Sorry. Nieźle. Dzięki wielkie. No tak mi to leży, ale wiesz, ja tak nie bardzo zbieram. Mhm. Tobie się bardziej przyda. Może właśnie masz coś do tego. To mam grę na pewno, a do tego mam instrukcję. Wiadomo, no pudełka w stanie jakim są, ale nie, no wiadomo, wiesz, pudełko to pudełko. To było 30 parę lat temu, nie? Thank you. How much is it? That's got all the games in there, and I want 25 for it. Can I have a look at the game? Yeah, yeah. I want the little vanity set thing. That's £10, that one. And that one? That one's £4 for the pens. Things. Yeah, that's it. I couldn't think what they were called. My DVD. Come on. He managed, he does shop. Yeah. Could you do 20? 25. £10 that one. Any more gaming stuff? No, it's just that. We have a Wii board. Thank you very much. How much is it again? £1 each. Thank you so much. Oh, that's right. Thank you. Thank you. How much are the games, sorry? Mum, how much are those? £3 each. £3. I'm not sure to put everything in some of the baskets somewhere. Could you do £5 on those two? £5. Two games. Five for two, Mum. Yeah, go on then. How much is the game? That one, £2. That's great. Thank you. How much for this two? Fiver. £3. You got the Xbox as well, you know. You got the console with that. I have a console.
zobaczymy się jak. Thank you. How much are you? £2 each, please. Okay. Five. Could you do 10 for a tenner? So, yeah. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12? For a tenner, you have a tenner, that's yeah. Fine. Ten. Yeah. Ten. Any more room and stuff? No, that's it. Thank you. How much are the games? Pound each, mate. Tenner, 11 games. I have tenner to spend. Yeah, good. I'll take that. Thank you. Cheers, mate. Pick yourself another one, mate. You can have another one as well if you want. Yeah, alright. I'll pick one. In it, yeah. That's it on there. Thank you. Cheers. What do you again? £5 each. Well, that's not a game, that one. Sorry? What, sorry? Four. Yeah, they're quite useful for making things, aren't they? I was going to make a little guitar out of it, but I haven't had chance. I'll take this one. Okay, lovely.
Thank you. How much on the case? Just pounds. Pounds. No more games. No, I haven't got any more. Sorry. Not, well, not that I know. Until I go. Thank you very much. Witam na kanale RetroSektor. Dzisiaj robimy kolejny przegląd śmieci Star Grupieci. Dość sporo udało się zakupić w pierwszy weekend sierpnia. Są gry, jest jeden sprzęt, coś z osprzętu, jak i zarazem kilka prezentów, które otrzymałem od innych łowców na Targu Grupieci. Tak więc po kolei wszystko sobie przejrzymy, omówimy, chociaż z całą pewnością mieliście już okazję co nieco zobaczyć na materiale z polowania, ale już tak na spokojnie można sobie to wszystko przejrzeć, ocenić, zobaczyć. I tak, sprzęt udało się zakupić za 25 funtów, co dla mnie było świetną ofertą. Babka nie chciała niestety nic z tego upuścić. Sceny, wiadomo jak jest, ale tak, mamy tutaj gry, jak i zarazem Atari 2600. Jest to sprzęt, którego nie mam w kolekcji, to znaczy no już mam. Fajnie, że udało się to zakupić w oryginalnym boksie. Boks trochę jest pokiereszowany, ale może jeszcze da się go tutaj nieco naprawić. Zachował się numer seryjny. Fajnie. Tutaj jest Supplied by Andromeda Software. Dystrybutor. Zerkniemy tylko tak powierzchownie na to, co tutaj się skrywa. Tak, jest tam sprzęt, który zachował się moim zdaniem bardzo dobrze. Czuję, że on swoje waży. Tak, jest sprzęcior, jak i zarazem osprzęt. Z tym, że tutaj nie będziemy się już do tego dokopywać. Są dwa kontrolery, zasilacz oraz przewód do podłączenia tego pod telewizor. Oczywiście przewód RF. Bardzo fajna zdobycz w tej cenie. Myślę, że tutaj nawet jakbym miał to Atari, to i tak bym się skusił na ten zakup głównie ze względu na same gry, bo gry tutaj, to co weszło, są naprawdę kultowe tytuły. Jest Moon Patrol. Piękne są te artworki na tych kartridżach, trzeba przyznać. Jest Mario Bros. W zeszłym roku, czy dwa lata temu, udało mi się zakupić tego Mariana na Atari 2600, tylko tamto Mario, tamten kartridż miał srebrną obwolutę, jeżeli chodzi o etykietę. Tutaj jest Mr. Do. Jest Ghostbusters. 84-85 rok. Wiecie co? Chyba ta kamerka, jak jest na oddaleniu, tego tak fajnie nie przedstawia. Tak to się prezentuje. Dobra, to nam nie będzie stało w pionie. Wizard of War. Nie kojarzę takiej gry, tego tytułu. Tutaj jest Fatal Run, jakaś ścigałka. Tu jest Xenophob. Wiadomo, do czego nawiązuje to. Chyba Xenophoba mam na NES-a w wydaniu amerykańskim. Tutaj jest Centipede. Sporo tych kultowych arcade'ówek. Sprintmaster. Też kojarzę ten tytuł, jak i zarazem jest Qbert. I to wszystko za 25 funtów. Powiem wam, że naprawdę świetna okazja zakupowa. Jadąc dalej, tutaj za 3 funty udało się zakupić dock dla Switcha, jak i zarazem kontroler do Xboxa 360. Też świetna okazja, tak więc można było się to zaopatrzyć. Za funta kontroler do Wii, coś co bardzo często się oczywiście trafia, ale kontroler sprawny, wyczyszczony, tak więc przyda się.
Tak, jadąc już, jeżeli chodzi o sprzęt i o sprzęt, to jest wszystko. Teraz polecimy sobie z grami. Tych gier jest naprawdę sporo. I polecimy sobie od tych najtańszych gier do tego, co udało się tutaj zakupić z tych nieco droższych. Tak, za funta, nietypowo, jeżeli chodzi o mnie, ale zakupiłem The Simpsons Hit and Run na peceta w tej kultowej serii bestseller. Tutaj jest komplet, jest instrukcja, są trzy płytki, tak więc no muszę przyznać, że jak w tej cenie 1 funt, to naprawdę świetna okazja była zakupowa. Za funta Golf Club 2, nigdy nie miałem przyjemności zagrać w żaden golf, jeżeli chodzi o PlayStation 4. Ten tytuł ma już kilka lat na karku, ale wydaje się, że wygląda to dobrze, tak więc będę miał czas, to sobie sprawdzę. Kolejny funt i tutaj jest Hitman 3. Niesamowicie się ucieszyłem, jak udało mi się to wykopać. Chyba od jednej babki. Bardzo droga gra. Wciąż trzyma cenę. Również za funta jest Wii Sports Resort. Tak więc też... A tak, i tu jest chyba... Tak, właśnie. Tu jest druga płytka. Była szczajona Wii Sport. Tak więc dobierze się pudełko. Pewnie gdzieś tam mam pudełko do Wii Sports. Tak więc będzie kolejna gra na wymianę do sklepu CEX. Jadąc dalej, za funta zakupiony jest Rayman na konsolę PlayStation 1, ale niestety płytka jest uszkodzona. Tak więc to głównie wziąłem tylko dla instrukcji, dla samego pudełka. Tak to niestety przetrwało. Co za szkoda, nie? Niestety, tak to cholernie przetrwało. Tak więc z tym już nic się nie zrobi. Płytka może polecieć do kosza, a tu pudełko, instrukcja, okładki się przydają, ponieważ dość często wpada Rayman. Kilka razy już mi wpadła sama płytka, tak więc może płytkę mam, a jak nie, to z czasem pewnie wpadnie. Po funcie pudełka udało się zakupić pudełko do Mario Odyssey na Switcha. Grę mam, tak więc sobie dołożę. Oczywiście świetnie, że to wpadło. Długo polowałem na to pudełko. Tutaj jest Splatoon 2. Niestety gry nie posiadam, ale może kiedyś wpadnie. I jeszcze jest pudełko do Pokémona Sun na 3DS-a z pełną papierologią. Też warto to było sobie kupić. Tutaj mamy większy pakiet gier, co udało się wygrzebać u gościa. Gość tam miał pełną torbę gier. Chciałem mu złożyć ofertę na to wszystko, ale w sumie potem mówię. Tam jest dużo takich słabych gier, gier w kiepskim stanie. Powybieram tylko to, co tutaj w stanie jest mnie zainteresować, co chętnie sobie przygarnę. No i tam się dogadałem za to wszystko. 10 funtów, o ile dobrze pamiętam. I jeszcze na sam koniec gościu powiedział, wybierz sobie jeszcze jedną grę do tego. Tak więc tutaj tyle tego wszystkiego udało się wyłapać. I tak, jest Call of Duty Ghost na Xbox One. Coś, co można brać oczywiście na wymianę do sklepu CEX. Jest tradycyjnie Minecraft. Tu jest coś, z czym nigdy nie miałem wcześniej kontaktu. Over G Fighters od Taito. Instrukcja obszerna. Może nic grubszego, ale myślę, że wyryw dość ciekawy. Tu jest Rugby League 2. Game of the Year. Też obszerna instrukcja. No, Angliki lubią rugby. Tutaj te gry w tym klimacie bardzo często się trafiają. Jest Duke Forever. Oczywiście w pudełku z FIFA. Zobaczcie to.
jest Gra o Tron ocenione 9 na 10. Wszystko jest, co być powinno. Black Ops tradycyjnie wzięty na wymianę do sklepu Cex, bo to wciąż ma swoją wartość. Są Simsy trójka, tym razem zwierzaki. GTA 5 jest ok, bo jest wszystko, co być powinno. Dwie płytki, tak więc świetny zakup. Tutaj jest Hitman Blood Money. Dalej jest Piła, część pierwsza. Jest komplecior. I jeszcze były tu gdzieś pochowane dwie płytki luzem, ale to już sobie dobrałem pudełka. Jest WW2. Pudełka akurat miałem na stanie. I Black Ops. Również sobie tutaj złożyłem komplet. Tak więc tyle gier za 10 funtów. To była po prostu niesamowicie dobra oferta zakupowa. U innego gościa kolejne 10 funtów wydane i udało się zdobyć gry na konsolę PlayStation 1. Trochę tych gier jest. Początkowo nie byłem przekonany, czy coś z tego potrzebuję dla siebie, ale mówię, aż tak bardzo mi na tych grach nie zależy, no za wyjątkiem tego Rage Racera. Mówię, złożę mu ofertę 10 funtów za wszystko, a jak nie, to wezmę tylko tego Rage Racera. On te gry chciał wyprzedawać po 2 funty za sztukę. No i się zgodził. Tak więc tutaj za 10 funtów są te wszystkie gry. Jest Rage Racer, komplecik, jest Colin McRae-Reilly, coś co bardzo często się trafia. W sumie większość z tych gier tutaj bardzo często się trafia. Tylko ten pozytyw jest, że tutaj wszystko jest kompletne. Jest 007 Total Driving. To też chyba mi wpadło jakiś czas temu. Coś tak kojarzę po tej okładce. Gran Turismo 2. Akurat to sobie podmienię z moją kopią, bo moja kopia nie ma się najlepiej z tego co pamiętam. Tu jest ładny, czyściutki komplet. I płytki są w świetnym stanie. Smackdown, to też nie jestem w stanie zliczyć, ile razy to już wpadło z targu rupieci. Też jest wszystko, co być powinno. I ostatnia gra to Colin 2.0. Pudełko w świetnym stanie. I komplet książeczek. I tu wszystko właśnie, co udało się u niego wykopać. Jeszcze tam miał olimpiadę jakąś od Konami i jeszcze jedną grę, ale to w ogóle nie było w stanie mnie zainteresować. Teraz tutaj mamy gry, które cenowo idą za sztukę coś w okolicach 2 funtów. I tak, jest Assassin's Creed 2 Special Film Edition. Taka edycja tutaj się piękna trafiła. Tutaj jest kilka bonusów. Przejrzymy oczywiście sobie te bonusy. Tak, pudełko w bardzo pięknym stanie. Świetnie się to zachowało. Jest sama gra. Książeczka. Jeszcze jest jakaś reklama czy coś. Już nie pamiętam. A, reklama Awatara. Gry na PS3. W sumie w tego Awatara nigdy na PS3 nie grałem, muszę przyznać. I jeszcze jest ten DVD, płytka DVD. Ekskluzywny content z kodem. To będzie jakieś anime czy coś. Short film na DVD. No dobra. I tutaj jest jeszcze koperta z artworkami. Bardzo ładnie to zostało przygotowane. Fajny papier. Ten papier ma bardzo fajną fakturę. Karty w
postaci litografii komiksowych. Fajnie się to prezentuje, tak więc jak za 2 funty, mówię, nawet nie ma się co zastanawiać nad tym zakupem, po prostu trzeba to brać. Dobra, ja to sobie może potem wszystko złożę z powrotem. Tutaj, o ile dobrze pamiętam, gry chyba zostały zakupione jakoś po 2 funty, czy coś takiego. Jest Red Dead 2. Jest znowu Minecraft. Bardzo często te Minecrafty się trafiają. To trzeba przyznać. Znowu Wrestling W2K22, które wciąż trzyma cenę, więc warto to było sobie przygarnąć. Nerf Legends, ostatnio też wpadł mi ten Nerf, tylko on był przemoczony i tu ta okładka już była porozrywana. Tutaj to się ma wszystko bardzo dobrze. I Forza Motorsport 7, też zakupiona za 2 funty. Tak więc dla mnie rewelacja. Znowu jedna gra na PS1 trafiła i to leci sobie do mojej kolekcji, ponieważ nie mam tego Bugs Life. Pudełko tu na zawiasie nie trzyma. Trudno, ale jest komplecik. Dobra. Dwie gry zakupione 2 funty za sztukę. Jest Sonic All-Star Racing Transformed. Akurat nie na najlepszy stan, ale na wymianę może być do ceksa. I trafił się Resident Evil Outbreak File 2. Od Capcomu powiem wam, że ten Resident od razu leci do kolekcji, wydania amerykańskie. Oczywiście mam to również i w PAL-u, ale fajnie mieć to akurat również w tej edycji. Tak więc z miejsca leci to do kolekcji. Przepięknie się prezentuje ta okładka. Chyba w palowskiej edycji tej gry okładka była malowana. To wygląda po prostu jak zdjęcie. Dobra, dalej. Za 5 funtów dwie gry na X1 jest Little Nightmares Deluxe Edition. Gra, którą po prostu uwielbiam. Wielokrotnie miałem okazję to sobie ukończyć. Uwielbiam pierwszą część, uwielbiam drugą część, jak i zarazem teraz czekam sobie na część trzecią. I jest również Tekken 7. Tu jeszcze były jakieś etykiety. Oczywiście zostało to gdzieś naklejone. Dobra. Tutaj jest pakiet gier zakupiony za 10 funtów u jednego gościa. I tak, tym razem Duke Forever, ale na PS3. Fajny komplecik. Jest Resident Evil 6 od Capcomu. Jest Oblivion Game of the Year. Co jak co, ale w tego Obliviona po prostu trzaskałem. Można by powiedzieć cały rok. Nie pamiętam już, który to był rok. Ale trzaskało się to. W Game'ie kupiłem sobie właśnie tę edycję i trzaskałem, ile się dało. Valkyria Chronicles od Segi, też ładny komplecik. Tutaj mamy Heavy Rain w tej edycji z Origami. Jest komplecik, jest instrukcja. Fajnie to zostało przygotowane, to znaczy instrukcja. No, coś w postaci instrukcji. Jest taka rozkładówka w takim bardzo, ale to bardzo jakościowym papierze. Reklama prywatnego detektywa. Dobra, pudełko jest do sklejenia. Tu się rozkleja, ale jest ok, stan. Tylko to trzeba podkleić. Będzie Gites i Simsy 3
Tak więc do kompletu są i zwierzaki. Tutaj tyle tego wpadło. 2,5 funta za sztukę, kolejne dwie gry udało się zdobyć. I tak, jest Ojciec Chrzestny dwójka. Coś, co ostatnio też mocno poleciało w cenie do góry. Tak więc wypasiony zakup. I również jest Oblivion Game of the Year. Z tym, że na 360 jest również wszystko, co być powinno. Są dwa dyski, tak więc piękny komplecik, piękny stan. Kolejny zakup, tym razem 4 gry, również kupione po 2,5 funta za sztukę u gościa. I tak, początkowo gościu chciał chyba za wszystko, co tam było. Było dość sporo gier, ale tylko te 4 tytuły były w stanie mnie zainteresować. Konsola, jakieś kontrolery, chciał chyba 40 albo 45 funtów za wszystko. Ja mówię, a powybieram sobie takie lepsze gry i złożę mu ofertę taką uczciwą, bo zazwyczaj te gry na targu rupieci kupuje się po funcie, po 1,5 funta, po 2 funty. Mówię, może sprzeda mi to za dychę. I udało się, gościu się zgodził, dyszka mu przypasowała. Jest Forza Horizon, pierwsza część. Piękny stan, tak więc od razu warto było się na to skusić. Jest Dragon Ball Raging Blast 2. Niestety nie ma instrukcji. Tutaj jest Dragon Ball Ultimate Tenkaichi. No tutaj instrukcja już się zachowała. I również jest Digimon Rumble Arena 2. Coś, co z miejsca leci sobie do kolekcji. Tak więc świetny, świetny wyryw. Też bardzo droga gra, jakby się to chciało zakupić. A tutaj nie dość, że komplet, świetny stan, to jeszcze udało się to dorwać tak tanio. I ostatnia gra zakupiona na targu rupieci, to jest na PS5 Dragon Ball Z Kakarot. Niestety płytka lata sobie luzem, to sobie zostawię w kolekcji. Początkowo babka chciała 10 funtów za to. No to mówię, a spróbuję coś zbić. Mówię, aż tak za bardzo mi na tym nie zależy, ale jak się uda coś zbić, to zakupię to. I zdało się zbić 2 funty, czyli zamiast 10 funtów 50 zł zapłaciło się 40 zł. No to jest ok, powiem wam. Świetny zakup. Jak na folijkę. I tyle tych wszystkich zdobyczy. Tutaj jeszcze mam kilka rzeczy, które zostały mi podarowane przez innych łowców. Coś, co tam kiedyś zakupili. A nie, jeszcze mam coś. Jeszcze mam coś z retro, ale takiego nietypowego retro. Udało się zakupić 2 funty za sztukę. 4 stare figurki z Gwiezdnych Wojen. Są to te figurki od Kennera czy tam Hasbro. Jest Lando Carlisian i tutaj jest wybity rocznik 1980. Chyba nie będziecie w stanie tego od tak z miejsca zauważyć. Też bardzo unikalne znajdźki. Ciężko. Ciężko, chyba że jeszcze się troszkę to przybliży. Dobra, widać. 1980. No to będzie oczywiście z Imperium kontratakuje. Tutaj mamy Chewbacca. Szukamy daty. Hong Kong. 1977. Czyli z pierwszej części Gwiezdnych Wojen. Ostatnia nadzieja. Tu jest Ewok. 83 czy 4. A, tu jest data. 83. Powrót Jedi. I to samo tyczy się tego prosiaka. Sługi z pałacu Jabby. Też tutaj powinien być chyba 80. Tak, jest 83 rok. Tak więc to są te oryginalne figurki z Gwiezdnych Wojen, bardzo unikalne, jeżeli chciałoby się to na dzień obecny gdziekolwiek znaleźć.
No, no oczywiście na eBayu w nie wiadomo jakich cenach można to sobie zakupić. Ale bardzo fajna znajdźka. Pamiętam, że jak było się dzieciakiem w końcówce lat 80., to te figurki pojawiały się oczywiście na rynku polskim, ale w postaci takich bardzo niskojakościowej produkcji tych figurek. Jakieś to były bootlegi gdzieś tam robione, pewnie w Chinach czy gdzieś. I to było sprowadzane, oczywiście to były podróbki, sprowadzane do Polski w dużej ilości. Miałem pełną kolekcję tych figurek, oczywiście nieoryginalnych, a kiedyś ktoś u nas na osiedlu dostał od rodzinki z Niemiec kilka tych figurek, pamiętam, oryginalnych z Niemiec, do niego to trafiło i po prostu był szał, nie? Bo tam była taka z tyłu bardzo interesująca karta przedstawiająca wszystkie figurki z danej części filmu. No to naprawdę było na czym tam sobie oko zawiesić. Tak więc tutaj są te figurki i mam kilka jeszcze rzeczy, które zostały mi podarowane przez innych łowców. Szaber wyhaczył coś takiego jak papierologię do Dreamcasta. Tak, jest instrukcja, którą sobie dołożę, ponieważ ja nie mam instrukcji. Jak i zarazem jest pudełko do memory carda, do visual memory pod Dreama. Taki unit mam, więc sobie go tu wpakuję i będę miał oboksowanego, tak więc bardzo fajna znajdźka. Dzięki za to, Szaber. Kumpel, który poluje na targu Rupieci, tylko że na innym targu, gdzieś tam pod Liverpool, wyhaczył trochę rzeczy. Tak. Podarował mi Starlinka Battle for Atlas. Akurat w tego Starlinka nigdy nie grałem. A jak to jest zafoliowane, to niech tak sobie zostanie. Już tego nie będę ruszać. Tak sobie to trafi do kolekcji. Jeszcze dał mi tego case'a nintendowskiego. I tak, tutaj jest DS. DS działa, ale niestety jest zarwany zawias. Może przyda się kiedyś na części, albo będę w stanie to sobie wymienić, czy coś, jeżeli trafi podobna, niedziałająca jednostka, ale sprzęcik działa. Może się kiedyś przydać. I tutaj co jeszcze trafiło w tym małym case'ie? Dość sporo instrukcji do gier na Game Boya. Jest mieszanka. Jest naprawdę spora mieszanka. Szybko to sobie przelecimy, co tutaj mamy. Tak, jest. To jest jakaś instrukcja do Droid Fightera. Instrukcja do Game Boy Color. Tu jest instrukcja do Game Boya. To chyba było od razu dodawane, ta instrukcja w pudełku z Game Boy Color. Jest instrukcja do gry Golf. Wave Race. Tu jest ISS 99, Thunderbirds, chyba mam tą grę, tu jest A Bug's Life, tu jest instrukcja LEGO do Gwiezdnych Wojen, Speedbike, Spy vs. Spy, Zagięty Róg, spoko, kiedyś oczywiście coś z tych gier może do mnie wpaść. Halloween Racer. Nawet nie słyszałem o takich grze. Na GBC. Tu mamy instrukcję do gry Barbie. Ocean Discovery. Tom i Jerry. Akurat w Tom i Jerry'ego grałem na oryginalnym Game Boyu. Lata, lata temu. Może to był 96, 7 rok. Scooby-Doo, tą grę zdecydowanie posiadam w kolekcji. Tu jest Sabrina i Wacky Races na Game Boya Color. Tak więc też świetna instrukcja do dobrej gry. I jeszcze poznałem jednego kolekcjonera, który przyjechał na targ Rupieci. Nie wiem, jakimś cudem mnie tam rozpoznał, wyłapał. Mówił, że
zna mój kanał i podarował mi dwa pudełka do gry na NES-a, Ikari Warriors i Mission Impossible. Tak więc to z czasem się wypełni. Chyba mam te Ikari Warriors i zdecydowanie mam Mission Impossible, z tym, że tu będę musiał jeszcze do tego załatwić sobie instrukcję. I takie piękne artefakty tutaj powpadały. No jest tego sporo, jak na, powiem wam, jak na polowanie. Przez jeden weekend na targu Rupieci bardzo dużo tych rzeczy tutaj wpadło. Tak więc będzie trzeba to wszystko ogarnąć, coś podokładać do kolekcji, coś popodmieniać. Niesamowicie mnie cieszy, o kurde, zdobycie tej edycji Resident Evil Outbreak. Po prostu, no, po tym co ostatnio widzę, wpadła gra na Neo Geo AS, no to wszystko jest możliwe. Po prostu tam na tym targu wszystko może się trafić. Również cieszą mnie te figurki, bo to jest coś, co akurat dość mocno nawiązuje do mojej historii i Gwiezdnych Wojen, z czym miało się kontakt w latach 80., 90. No i ten Digimon Rumble Arena 2 też niesamowicie konkretny tytuł, który wkracza do kolekcji. Tak więc muszę przyznać, że naprawdę bardzo dobry wyryw. Bardzo dobry wyryw jak na jeden weekend. Ja się żegnam, trzymajcie się, na razie, cześć.